Cześć, witajcie, ja jestem Szymon, witam Was na kanale MedDoc i dzisiaj, z racji tego, że w Valorancie wyszedł akt drugi, co wprowadziło nową postać, nowe skiny oraz nowy tryb deathmatch, to przychodzimy do Was z drugą częścią poradnika, w której omówimy sobie postacie i ich umiejętności. Zapraszam. No i sprzęt, na którym sobie dzisiaj zagramy, będzie się troszeczkę różnił od poprzedniego. Dzisiaj zagramy sobie na myszce MedDoc GM505 z sensorem optycznym Avago 3050 oraz wyposażonej w przełączniki Omrony. Klawiatura MedDoc GK801 wyposażona w przełączniki Outemu Red. Komputer MedDoc MD1000 Pro wyposażony w Intel Core i5 9 generacji i kartę graficzną GTX 1660. No i na sam koniec headset, czyli MedDoc GH705 z dźwiękiem przestrzennym 7.1. No i totalna nowość teraz w Valorancie, czyli tryb deathmatch, który polega na tym, że respimy się w randomowych miejscach. No tylko postacie tutaj nie mają umiejętności. No i na minimapce takimi czerwonymi plamkami mamy zaznaczone plus minus ostatnie miejsce, w którym znajdował się przeciwnik. No więc pierwszą postacią, od której zaczniemy sobie nasze omówienie, będzie Killjoy. No i jest on strażnikiem, czyli jak sama nazwa mówi, dobrze sprawdzi się tutaj w obronie. Jego umiejętnością specjalną jest oczywiście działko, które możemy sobie postawić. No i ono przez jakiś czas będzie zadawać małe obrażenia w przeciwników. Następną umiejętnością Killjoy jest Nanoruj. Postać rzuca pojemnikiem z nanobotami, który po upadku jest oczywiście gotowy do detonacji. Detonujemy go za pomocą przycisku F i kiedy zostanie zdetonowany na niewielkim obszarze, będą zadawane całkiem spore obrażenia, aż uśmiercimy przeciwników. Ultem Killjoy jest granat, który stawiamy. On tutaj przez 13 sekund będzie ładował, no i jeśli timer dobiegnie do końca, to nasi przeciwnicy zostaną bardzo znacząco spowolnieni. Co zaraz zobaczycie. Kolejną postacią, którą sobie omówimy, będzie Breach. Jest on inicjatorem i faktycznie jego możliwości oczyszczania terenu są naprawdę skuteczne. Pierwszą jego umiejętnością jest wstrząs wtórny, czyli wyciągamy sobie tutaj pistolet pod przyciskiem C. Strzelamy przez ścianę i pojawia się taka fala, która niszczy przeciwników na drodze. No i jest to naprawdę skuteczna umiejętność. Kolejną umiejętnością jest rozbłysk, czyli jest to po prostu zwykły flash, który możemy sobie strzelić przez ścianę. No i jak widzimy, przeciwnicy mają tutaj efekt flasha. Następną umiejętnością jest uskok, który tworzy taką falę, która nadaje przeciwnikom efekt ogłuszenia. Ale warto wspomnieć, że przeciwnicy, kiedy kastujemy tę umiejętność, widzą, że taka fala zaraz będzie się tam pojawiać. Ultem tej postaci jest kaskadowe tąpnięcie, czyli można powiedzieć, że jest to taka ulepszona wersja uskoku. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Efekt jest ten sam, który był przy poprzedniej umiejętności. Kolejną postacią będzie Brimstone. Jest on kontrolerem, sprawdza się zarówno dobrze w obronie, jak i w ataku. No jego pierwszą umiejętnością jest podniebny dym, czyli możliwość zrzucenia trzech smoków na dowolnym miejscu na mapie. Następną umiejętnością jest podpalacz, czyli po prostu standardowy Mołotow, który zadaje rzeczywiście dość dużo obrażeń w krótkim czasie. Następną umiejętnością jest nadajnik stymulujący. Rzucamy sobie tutaj takiego buffa na ziemię, który zwiększa po prostu szybkość strzelania. Jak widzicie, rzeczywiście strzelamy znacząco szybciej. Ultem naszej postaci jest ostrzał orbitalny, czyli naprawdę mocarna umiejętność. Wybieramy sobie miejsce na mapie, w którym chcemy postawić taki olbrzymi laser. No i wrogowie po prostu znikają z planszy. Kolejnym operatorem będzie Cypher. Jest to kolejny strażnik, raczej niezbyt nadający się do ataku, ale swoimi umiejętnościami bardzo nadrabia w defensywie. No jego pierwszą umiejętnością jest kamera szpiegowska. Rzucamy sobie ją na jakąś ścianę. Oczywiście jeśli z niej nie korzystamy, to jest niewidoczna dla przeciwników, ale jeśli już w nią wejdziemy, to przeciwnicy widzą, że znajduje się ona na ścianie. No i najeżdżamy na przeciwnika, klikamy lewy przycisk i oznaczamy sobie cel.
Następną umiejętnością jest spotykacz. Można sobie go tutaj umiejscowić na każdej ścianie. No i jeśli przeciwnik w niego wejdzie, to zostanie spowolniony, a następnie ogłuszony. No i warto dodać, że potykacz jest niewidzialny dla przeciwników, chyba że powoli do niego podejdą i wtedy mogą go bez problemu zniszczyć. Kolejną umiejętnością jest cyberklatka. No i jest to taki smog, tylko po prostu kiedy ktoś w niego wejdzie, to otrzymujemy o tym informację za pomocą dźwięków. Ultem Cyphera jest kradzież neuronów. Wystarczy podejść do martwego przeciwnika i użyć tej umiejętności. Wtedy wrogowie pojawią się nam na minimapce przez krótki okres czasu. Kolejnym operatorem będzie Jet. No i jest to szturmowiec, co czyni ją jednym z najlepszych inicjatorów walk. Jej specjalizacją jest poruszanie się, czego nie sposób nie zauważyć. Podstawową umiejętność to pomyślny wiatr, która pozwala nam na szybkie poruszanie się kilka metrów do przodu w każdym kierunku, co pozwoli nam na pewno szybko dobiec albo uciec od przeciwnika. Kolejną umiejętnością jest zasłona chmur i jest to ponownie po prostu smog, który po prostu przylepia się do obszaru, w którym go rzucimy. Kolejną umiejętnością, która czyni Jet bardzo mobilną, jest prąd wstępujący. Po prostu daje nam to możliwość wyższego skakania. U tej postaci to burza ostrzy. Mamy tutaj do dyspozycji, jak widzicie, 5 sztuk tej broni, którą możemy sobie rzucać. No i ona odnawia się, każdy sztylet odnawia się po zabiciu przeciwnika. Sztylety mają 100% celność, zadają 150 punktów obrażeń w głowę i 50 w resztę ciała. Można nimi rzucać pojedynczo za pomocą lewego przycisku lub wszystkimi naraz za pomocą przycisku prawego. No i warto wspomnieć też o umiejętności pasywnej Jet, czyli o szybowaniu, czyli spadając przytrzymamy sobie spację i mamy możliwość przemieszczania się bez otrzymywania obrażeń po upadku. Kolejnym operatorem będzie Omen. Jest jednym z kontrolerów. Jego podstawową umiejętnością jest mroczna osłona. No to jest takie ciekawe rozwiązanie, dość nietypowy smog, ponieważ jak sobie klikniemy E, to możemy wybrać dane miejsce na mapie, w którym ma pojawić się ten smog, za pomocą właśnie takiej minimapki, lub też możemy zmienić i po prostu za pomocą lewego i prawego przycisku dostosować sobie, gdzie takowy smog ma się pojawić. Następną umiejętnością jest paranoja, no i ta umiejętność polega na tym, że rzucamy przeciwnika kulą, która ogranicza zasięg wizji oraz słyszenia na krótki okres czasu. Następną umiejętnością jest krok w mrok, czyli po prostu teleportacja, ale warto używać jej z głową, ponieważ przeciwnik może się oczywiście przygotować na miejsce, do którego będziemy się teleportować. No i ultimate, który nazywa się z cieni, pozwala nam na teleportowanie się na dowolne miejsce na mapie za pomocą jednego kliknięcia, ale warto pamiętać, że wrogowie są w stanie anulować naszą teleportację poprzez zniszczenie cienia, który pojawia się tutaj przed naszym pojawieniem. Kolejną postacią będzie Phoenix, to także szturmowiec, ale sprawdza się również dobrze w ochronie. Jego podstawową umiejętnością są gorące dłonie, czyli po prostu zwykły mołotow, z tą różnicą, że gdy my w nim staniemy, to zaczyna nas leczyć. Jakby było Wam jeszcze mało fleszy w Valorancie, to Phoenix taką umiejętność też posiada. Nazywa się podkręcona piłka, z tą różnicą, że możemy po prostu za pomocą lewego przycisku podkręcić flesza w lewo, oślepiając przeciwników, lub za pomocą prawego przycisku rzucić go w prawo. Kolejną umiejętnością Phoenixa jest pożoga, czyli po prostu umiejętność tworzenia ognistych ścian, które zadają obrażenia oraz ograniczają widoczność, a kiedy w nich staniemy, one leczą po prostu nas samych. Ciekawostką jest to, że możemy nadawać kształty naszym ścianom, kiedy przytrzymamy lewy przycisk, wystarczy poruszyć trochę celownikiem i nadamy im kształt, który chcemy. Ultem Phoenixa jest oczywiście drugie podejście, czyli tak jak sama nazwa mówi, odpalamy sobie Ultimate'a i przez czas, który widzimy na ekranie, jeśli zginiemy, pojawimy się w miejscu, w którym odpaliliśmy naszego ulta. Kolejnym operatorem będzie Raze. Jest to szturmowiec, co za tym idzie świetnie, inicjuje walkę. Ostatnio dostała małego nerfa, mianowicie zmieniony został trochę ult, czyli gwóźdź programu oraz bombowa paka. Jej podstawową umiejętnością jest farbujący granat, czyli po prostu zwykły granat, który po wybuchu
rozpada się na kilka mniejszych, które też zadają obrażenia. Kolejną umiejętnością jest Boombot. Po jego wypuszczeniu leci on w kierunku, w którym go wystrzeliliśmy, żeby skanować teren. Jeśli znajdzie przeciwnika, to do niego podlatuje i wybucha. Zazwyczaj robot jest szybko niszczony przez przeciwników, więc pełni on tylko taką rolę oznaczenia naszych przeciwników. Kolejnym gratem, który posiada nasza postać, jest bombowa paka, czyli po prostu C4, które wybucha po upływie czasu lub za pomocą zdalnej detonacji, którą wykonujemy za pomocą klawisza Q. Bomba potrafi przylepić się do gracza lub też do różnych powierzchni. Ciekawostką jest to, że granat możemy wykorzystać również jako trampolinę, rzucając sobie pod nogi i detonując ją zdalnie. No i czas na ultimata, czyli gwóźdź programu. Jest to po prostu zwykły RPG, który za pomocą wybuchu jest w stanie zabić kilka osób. No i możemy też wykorzystać to oczywiście jako dodatkowa możliwość przemieszczania się. Tylko ta już zadaje obrażenia. Następnym operatorem będzie Reyna. Jest to jeszcze świeża postać, która nie została spatchowana. Jest silną postacią i doskonale sprawdzi się w ataku. Jej podstawową umiejętnością jest drwina. Jeśli zabijemy przeciwnika, podchodzimy do niego, klikamy E, no i przez chwilę jesteśmy nietykalni. Warto dodać też taką ciekawostkę, że jeśli jesteśmy podczas włączonego ulta i odpalimy sobie drwinę, to dostajemy też niewidzialność. Następną umiejętnością jest oczywiście pożarcie. Jeśli zabijemy przeciwnika i do niego podejdziemy, to za pomocą tej umiejętności jesteśmy w stanie się wyleczyć. Kolejną umiejętnością jest rzut okiem, czyli kolejnego rodzaju flash. Jeśli go rzucimy, to przeciwnicy zostają oślepieni, ale podczas trwania efektu oślepienia są oni w stanie zniszczyć to oko, które po prostu przerwie ten efekt. No i oczywiście ultem jest wcześniej już wspomniana umiejętność cesarzowa, która zwiększa nam szybkość strzelania, zapewnia nieskończone ładunki żniwa i daje możliwość bycia niewidzialnym w przypadku użycia drwiny. Kolejną postacią będzie Sage, jest ona strażnikiem, czyli idealnie nadaje się do ochrony danego obszaru. Można nawet rzec, że jest troszeczkę healerem ze względu na swoją umiejętność przywracania życia. Następną umiejętnością jest kula bariery, która tworzy barierę złożoną z 4 segmentów, która broni naszej drużyny. Rzadko kto decyduje się na jej rozwalenie, ponieważ jest to naprawdę czasochłonne. Następną umiejętnością będzie kula spowalniająca. Postać wyrzuca lodową kulkę, która w momencie zetknięcia się z ziemią wybucha, tworząc taflę lodu. Każdy, kto na nią wejdzie, zostaje spowolniony, a jego kroki są bardziej słyszalne. No i umiejętnością specjalną naszej postaci jest wskrzeszenie. I jak sama nazwa mówi, jesteśmy w stanie wskrzesić naszego sojusznika, ale trwa to bardzo długo, więc warto zrobić to w jakimś bezpiecznym, możliwym miejscu. Kolejną postacią będzie Sowa. Jest on inicjatorem, co oznacza, że łatwiej budować mu podwaliny do skutecznego ataku na pozycję wroga. Jego podstawową umiejętnością jest strzała zwiadowcza. Podtrzymując lewy przycisk, decydujemy o sile, z jaką poleci strzała, a za pomocą prawego przycisku zadecydujemy, ile razy strzała ma odbić się od danej konstrukcji. Kiedy strzała się zatrzyma, wykonuje skanowanie w poszukiwaniu przeciwników, którzy ukrywają się za budowlami albo za ścianami. Kolejną umiejętnością jest strzała piorun, czyli prawie to samo co poprzednia umiejętność. Za pomocą lewego przycisku wybieramy moc, a za pomocą prawego przycisku decydujemy, ile razy strzała ma się odbić. W momencie zetknięcia się z daną powierzchnią wybucha i zadaje obrażenia. Kolejną umiejętnością jest sobie dron. Jak sama nazwa mówi, tworzymy sobie drona, którym możemy latać. No i za pomocą lewego przycisku myszki jesteśmy w stanie wystrzelić ładunek, który będzie podświetlał nam przeciwnika. No i na koniec ultimate naszej postaci, czyli Furia Łowcy. Pozwala nam na wystrzelenie maksymalnie 3 wiązek energii przechodzącej przez wszelkie obiekty, zadając wrogom obrażenia oraz oznaczając ich na krótką chwilę. Co prawda wrogowie są ostrzegani przed atakiem, ale w ciasnych pomieszczeniach nie mają możliwości ucieczki. No i ostatnią postacią w dzisiejszym zestawieniu będzie Viper. To kontroler z dużym potencjałem do poruszania się dzięki swoim umiejętnościom. Warto wspomnieć, że wszystkie umiejętności z wyjątkiem jadowitego ukąszenia są zasilane przez paliwo, które odnawia się wtedy, kiedy nie jest wykorzystywane. Pierwsza z nich to toksyczna zasłona. Postać wystrzeliwuje przed siebie tak zwaną linię emiterów.
W momencie aktywacji powstaje zasłona z toksycznego gazu, która zadaje obrażenia przeciwnikom. Następną umiejętnością jest toksyczna chmura, czyli smog zadający obrażenia przeciwnikom, którzy znajdują się w obszarze dymu. Toksyczną chmurę również możemy aktywować ponownie, jeśli tylko nasze paliwo wróci do odpowiedniego poziomu. Jadowite ukończenie, bo tak nazywa się kolejna umiejętność, polega na wystrzeleniu fiolki, która w momencie upadku na ziemię rozlewa kałuże toksyn zadających obrażenia przeciwnikom. Gniazdo żmij, bo tak nazywa się ultimate naszej postaci, jest niezwykle przydatny podczas obrony punktu lub podczas plantowania. Polega on na rozpyleniu na sporym obszarze toksycznych gazów zadających obrażenia oraz znacznie ograniczających widoczność u wrogów. Gracz natomiast widzi podświetlonych przeciwników. No i to by było na tyle z dzisiejszego poradnika. Jeśli oczywiście film Wam się spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na naszym kanale, a w sekcji komentarzy napiszcie poradnik albo recenzję, jakiej gry chcielibyście zobaczyć następną. Ja się z Wami żegnam. Cześć!